Przyjaciele, witamy Was ponownie w programie Apokalipsa Teraz. Nadszedł czas na Wasze pytania. Dziękujemy za wszystkie wiadomości. Studiowaliśmy dzisiaj bardzo ważny temat i wiele pytań odnosi się do tego, o czym mówiliśmy. Jak zwykle na początku mamy kilka pytań na ekranie. Pastorze Doug, jeśli jesteś gotowy, przechodzimy do pytania pierwszego. Czy ludzie, którzy zachowują niedzielę jako dzień święty, już teraz mają znamię bestii? Nie. Wielu wspaniałych chrześcijan, którzy święcą niewłaściwy dzień, znajdzie się w niebie. Biblia mówi, że grzech ma miejsce wtedy, gdy wiesz, co jest dobre, ale tego nie czynisz. Obecnie nie ma jeszcze prawa wymuszającego oddawanie czci. Znamie bestii pojawi się dopiero w momencie, kiedy pojawi się przymus. Nie oznacza to, że nie jest grzechem, jeśli ktoś wie, jaka jest prawda, a za nią nie idzie. Nie tylko w kwestii szabatu. Jeśli człowiek zna prawdę w jakiejkolwiek dziedzinie życia i ją ignoruje, zmierza w niebezpiecznym kierunku. Kiedy znamy Bożą wolę, chcemy ją wypełniać. Zdecydowanie. Kolejne pytanie. Czy Bóg poczytuje ludziom za grzech, jeśli nie są posłuszni prawdzie, która nigdy nie została im jasno przekazana? Odpowiedź będzie bardzo podobna do tego, co powiedziałem przed chwilą. Spodziewam się, że w niebie spotkam króla Dawida, a przecież miał on przynajmniej tuzin żon. Nie wiedział i w czasie jego ignorancji Bóg przymykał na to oko. Jeśli ja wziąłbym sobie kolejne żony, nie dostałbym się do nieba, ponieważ ja wiem. Tak naprawdę moje jezioro ognia zaczęłoby się już w tym życiu. To samo dotyczy wielu różnych dziedzin prawdy. W czasach starotestamentowych Bóg zasadniczo sądził ludzi według tego, co wiedzieli, a panowała wśród nich pewnego rodzaju ignorancja. Praktykowali poligamię, niewolnictwo i inne rzeczy, których Bóg nigdy nie chciał. Jezus stwierdził w kontekście rozwodu: Mojżesz dał wam prawo pozwalające na rozwód ze względu na zatwardziałość waszych serc. Jednak Chrystus podwyższył standardy i teraz wiemy lepiej. Standardy są wyższe, kiedy znamy prawdę. Gdybyście nie wiedzieli, nie mielibyście grzechu. Ale teraz, kiedy widzicie, wasz grzech zostaje. Czytamy o tym w 9 rozdziale Ewangelii Jana, w którym uzdrowił niewidomego człowieka. To, co wiesz, czyni ogromną różnicę. Przypomina mi się werset, w którym Jezus mówi: Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Być może czasami ludzie myślą sobie: Pastorze Doug, nie mów mi nic więcej, nie chcę czuć tej odpowiedzialności. Musimy jednak zdać sobie sprawę z tego, że prawda to wolność, a ona nas wyzwala. Przynosi pokój i radość. Postępowanie zgodnie z nią przynosi Bogu zadowolenie. Podszedł do mnie człowiek i powiedział: Żałuję, że tutaj przyszedłem, ponieważ teraz wiem zbyt dużo. Będę modlił się, abyś oddał swoje życie Bogu, wtedy poczujesz się szczęśliwy. Nie chcemy, żeby niewolnik czuł się komfortowo w swojej niewoli. Chcemy, żeby ludzie byli zbawieni. Mamy następne pytanie. Czy nie powinniśmy wielbić Boga w każdym dniu tygodnia? Oczywiście, że tak. Powinniśmy wielbić Boga codziennie, przez wiele godzin w ciągu dnia. Przykazanie o szabacie nie dotyczy tylko oddawania czci. On powiedział: zachowuj go jako dzień święty. Wiem, że niektórzy mówią: pastorze, zachowujesz szabat siódmego dnia, święcisz jeden dzień w tygodniu. Ja wielbię Boga przez cały tydzień. Jeśli zachowujesz szabat przez 7 dni w tygodniu, nie jesteś święty, ale leniwy. Bóg powiedział, że szabat jest dniem, w którym powinniśmy odłożyć na bok naszą codzienną świecką pracę, żeby oddawać cześć Bogu. Oczywiście możemy wielbić Boga każdego poranka. My mamy poranne nabożeństwa. Możesz oddawać cześć Bogu przez 7 dni w tygodniu, ale święcenie szabatu to coś innego. To szczególny czas, to wysokiej jakości czas uwielbienia. W Biblii czytamy, że jest to święte zgromadzenie, czyli czas zbierania się razem, gromadzenia się i wspólnego wielbienia Boga. W liście do Hebrajczyków 10 czytamy: Nie opuszczając wspólnych naszych zgromadzeń, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ów dzień przybliża. Wiem, że było to trudne podczas pandemii. Musieliśmy być ostrożni, kiedy się gromadziliśmy. Jednak coś w tym jest, kiedy lud Boży zbiera się razem i wspólnie wielbi Boga. Szabat jest tego częścią.
Dokładnie tak. Kolejne pytanie, które dostaliśmy. Czym jest 10 koron lub diademów na głowach bestii? Prawdopodobnie odnosi się ono do pierwszej bestii z Apokalipsy 13. Oznaczają one 10 królestw. Proroctwa mówią nie tylko o 10 koronach. W Danielu 2 czytamy, że posąg ma również 10 palców. Chodzi o to samo. Jest tutaj mowa o 10 częściach, na które podzieliło się Imperium Rzymskie. Wydaje mi się, że podawaliśmy wam już ich nazwy. Herulowie, Wandalowie, Ostrogoci, te trzy plemiona zostały potem zniszczone. Dalej są Frankowie, Anglosasi, Alemanowie, Wyzygoci, Longobardowie, Hiszpanie, i to są współczesne nazwy tych królestw, Włosi, Hiszpanie, Niemcy i Anglicy. 10 części. Obecnie granice tych narodów są trochę przesunięte, ale zawsze chodziło o 10 państw w zachodniej Europie, które tworzą finansową siłę Unii Europejskiej. 10 narodów, 10 królestw. Przez jakiś czas rządzili nimi królowie. Obecnie w większości stały się demokratycznymi republikami. Interesujące jest to, że mieliśmy rewolucję francuską, rewolucję angielską. Ludzie pozbyli się monarchii. W Anglii nadal panuje ustrój monarchiczny. Ale tak naprawdę monarcha stoi na pozycji, której nie ma zbyt wielkiego znaczenia politycznego. Ciekawe jest również to, że pierwsza bestia z Apokalipsy 13 ma koronę na 10 rogach. Jednak druga bestia z tego samego rozdziału, podobna do baranka, ma 2 rogi, ale żadnej korony. Na następnym wykładzie będziemy mówić o tej drugiej bestii. Nie mam nic przeciwko temu, żebyśmy odnieśli się do tego teraz, ponieważ uważam, że powtarzanie jest czasami pomocne. Więc te 2 rogi symbolizują. Cała bestia, podobna do baranka, reprezentuje Stany Zjednoczone. O szczegółach tego proroctwa będziesz mówił na następnym spotkaniu. Na tych rogach nie ma koron, ponieważ ta nowa siła, która pojawiła się niedługo przed rokiem 1798, nigdy nie miała monarchii. Jest to wyjątkowy sposób rządzenia, całkowicie nowy na świecie, przynajmniej w tamtym czasie. Te 2 rogi oznaczają więc, że ta moc posiada Kościół i religię, a także posiada rząd bez króla, wolność religijna i wolność polityczna. W tamtym czasie było to niespotykane i to jest jeden z powodów, dla którego ten kraj tak szybko się rozwinął i dzisiaj jest światowym mocarstwem. Kolejne pytanie brzmi, czy Chiny pojawiają się w proroctwach Apokalipsy? To bardzo dobre pytanie. Niektórzy zastanawiają się, czy kiedy Apokalipsa mówi, aby przygotować drogę królom od wschodu słońca, nie chodzi przypadkiem o Chiny, Koreę albo inne królestwa azjatyckie. Nie wydaje mi się, żeby była to prawda. Myślę, że w Chinach w końcu wybuchnie rewolucja. Chrześcijaństwo rozwija się w tym kraju pomimo prześladowań, jakie mają miejsce w ostatnich latach. Wierzę, że w końcu chińscy obywatele powiedzą, potrzebujemy wolności religijnej i wtedy zobaczymy, jak rozwój Kościoła eksploduje. Moim zdaniem to samo będzie miało miejsce w krajach Bliskiego Wschodu. Czytamy, że poselstwo pierwszego anioła ma być zwiastowane każdemu narodowi, plemieniu i językowi. Niesamowite jest to, że nawet w tych krajach, w których chrześcijaństwo nie jest legalne, dzięki internetowi, telewizji satelitarnej, ludzie poznają Ewangelię. Dostajemy świadectwa od osób mieszkających w krajach, w których straciliby życie, gdyby dowiedziano się, że są chrześcijanami. Nawet teraz oglądają nas ludzie znajdujący się w miejscach, w których chrześcijaństwo nie jest legalne. Podają nam swoje pseudonimy, ponieważ boją się, że jeśli ktokolwiek ich rozpozna, dowie się o tym ich rodzina, a to może oznaczać duże kłopoty. Modlimy się za nich, a Ewangelia idzie na cały świat. Nawiasem mówiąc, jako Amazing Facts, mamy chińską stronę internetową i jest ona druga pod względem ilości wyświetleń po angielskiej stronie Amazing Facts. Tak więc korzysta z niej wiele osób oglądając nasze programy. Następne pytanie. Do jakiego czasu odnosi się Biblia, kiedy mówi, że Ziemia odrzuci swój owoc? Mamy wiele przykładów takiej sytuacji. W Księdze Joela czytamy o głodzie, który przyjdzie z powodu plagi szarańczy. Jezus także zapowiada, że w różnych miejscach będą mory i zarazy. W historii miało miejsce kilka klęsk głodu, które zostały przepowiedziane. Na przykład głód, który dotknął Jerozolimę w czasach Pawła,
a był przepowiedziany przez proroka Agabusa. Kilka razy ziemię dotknął głód. Nie znam wersetu, który mówiłby konkretnie o tym. Wydaje mi się, że chodzi o czas, kiedy zaczną spadać plagi. Jedną z nich będzie to, że woda stanie się czerwona jak krew, zaczynając od morza, ale w końcu docierając również do wody pitnej. To będzie miało wpływ na cały system nawadniania. Potem mamy słońce i ogromne gorąco, wielkie susze. Czyli jest to odniesienie do czasu ucisku. W tym okresie nie będziesz w stanie sam zdobyć pożywienia, ani nawet go ukraść. Wierzę, że w czasie ucisku Bóg w cudowny sposób nakarmi swój lud. Czy w cudowny sposób nie karmił Eliasza, który przez 3,5 roku przebywał na odludziu? Czy w cudowny sposób nie karmił dzieci Izraela, które wędrowały przez pustynię? Myślę, że w ten sam sposób zatroszczy się o swój lud. To chyba Izajasz mówi, że wody i chleba nam nie zabraknie. Nie martwcie się więc o głód spowodowany plagami. Mamy kolejne pytanie. Czy Adam i Ewa mówili po hebrajsku? Słyszałem, że mówili po hiszpańsku. Zazwyczaj mówiły mi to osoby, które mówią po hiszpańsku w tym romantycznym języku. Adam i Ewa mówili językiem Kanaanu i myślę, że kiedy znajdziemy się w niebie, dowiemy się więcej na jego temat. Zawsze fascynowały mnie kwestie językowe. Ponieważ dużo podróżuję, wiem, jak powiedzieć cześć, dobry wieczór w różnych językach. Zauważam, że niewiele słów w różnych językach jest podobnych. Chciałbym dowiedzieć się, jaki był język Kanaanu czy Edenu, i sprawdzić, jaki język na świecie jest najbardziej podobny do języka, którym posługiwano się przed wieżą Babel. Nie wiem więc, jaki to był język. Wydaje mi się, że w miarę upływu czasu wszystkie języki się zmieniły, nawet angielski. Wczesny angielski jest zupełnie inny niż współczesny i dla mnie prawie niezrozumiały. Ja ledwo rozumiem twój język. Mamy kolejne pytanie. Kim są dwaj świadkowie? Wydaje mi się, że wspominaliśmy o tym już wcześniej, ale myślę, że to pytanie padło w kontekście wydarzeń czasów końca. To zdecydowanie pytanie związane z Apokalipsą. Czytamy o tym w rozdziale 11. Niektórzy myślą, że ci dwaj świadkowie to Mojżesz i Eliasz, ponieważ Mojżesz i Eliasz trafili do nieba, a potem ukazali się Jezusowi na Górze Przemienienia. Mojżesz i Eliasz reprezentują prawo i proroków. Mojżesz to wielki dawca prawa, a Eliasz jeden z największych proroków. To jest Słowo Boże. Słowo Boże w ostatnim proroctwie Starego Testamentu mówi: pamiętajcie o prawie Mojżesza, Księga Malachiasza 4. Oto poślę wam Eliasza proroka, prawo i prorocy. Mowa o Słowie Bożym. Kiedy Jezus powstał z grobu na drodze do Emaus, wykładał uczniom prawo i proroków. Tak więc ci dwaj świadkowie to Słowo Boże. W Biblii czytamy: ci mają moc zamykać niebo i uderzyć ziemię każdą plagą. I oni będą atakowani. Jest to opis totalnego ataku na Słowo Boże, jaki miał miejsce w momencie narodzenia się ateizmu w Europie, głównie we Francji. A ich trupy będą leżeć na ulicy przez 3,5 dnia, czyli 3,5 roku. Biblia została wyjęta spod prawa, ale w ostatnich dniach zostaną wzięci do nieba, Biblia znów będzie drukowana, a Słowo Boże wywyższane. Mamy kolejne pytanie. W Mateuszu 24:15 czytamy: kiedy to się stanie? Kiedy więc powinniśmy uciekać z miast? Przeczytam ten werset. Gdy więc zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, przepowiedziano przez proroka Daniela, stojącą na miejscu świętym, kto czyta, niech uważa, wtedy ci, którzy będą w ziemi judzkiej, niech uciekają w góry, a kto na dachu, niech nie schodzi, aby zabrać coś ze swego domu. Jezus wypowiada tutaj podwójne proroctwo. Uczniowie zadali mu dwa pytania. Na jedno z nich Jezus odpowiedział: nie zostanie tu kamień na kamieniu. I chodziło tutaj o Jerozolimę i świątynię. Potem mówił także o końcu świata. Uczniowie zapytali: powiedz nam, kiedy to się stanie? Jezus połączył swoje odpowiedzi, ponieważ są one podobne. Dla Żydów i chrześcijan, którzy żyli w Jerozolimie, powiedział: kiedy zobaczycie Jerozolimę otoczoną przez wojsko, te słowa są zapisane u Łukasza, niech ci, którzy są w Judei, uciekają w góry. W ostatnich dniach pogański Rzym nie otoczy Jerozolimy, ale papieski Rzym otoczy Bożą Nową Jerozolimę, oblubienicę, Kościół, swoim prawem. Pojawi się ruch religijny, koalicja religijna pomiędzy protestantyzmem, katolicyzmem, prawosławiem,
powstaną razem i wprowadzą prawa religijne. Jeśli nie będziesz ich przestrzegać, nie będziesz mógł kupować ani sprzedawać. Ostatecznie wydadzą dekret śmierci. Dla ludu Bożego będzie to sygnał, żeby uciekać, ponieważ nadchodzi czas wielkiego ucisku. Następne pytanie. W Apokalipsie 13:17 czytamy, że nikt, kto nie będzie miał znamienia bestii, nie będzie mógł kupować ani sprzedawać. Ludzie zastanawiają się więc, czy ten znak to coś fizycznego. W jaki sposób pozbawią nas możliwości kupowania i sprzedawania? Myślę, że moc bestii wykorzysta technologię, żeby to egzekwować. Nie ma co do tego wątpliwości. Mówimy o tym, że nie będzie można kupować i sprzedawać, jeśli nie pójdzie się na współpracę z bestią. Interesujące jest to, że ONZ, którego siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych, przewodzi w nakładaniu sankcji ekonomicznych. Czym są te sankcje? Polegają na tym, że kraj nie może kupować ani sprzedawać, dopóki nie zacznie współpracować. Robią to na poziomie międzynarodowym i wkrótce zaczną robić to na poziomie indywidualnym. Pamiętam, jak pewnego razu udałem się do banku, a moja karta kredytowa była zablokowana. Rozmawiałem z przedstawicielem banku i okazało się, że to nie porozumienie, ale tak po prostu zablokowali wszystkie moje finanse. Stwierdziłem, wow, to przerażające. Tak, płacimy podatki, wszystko było w porządku, to było nieporozumienie. Miało to miejsce lata temu, a teraz, z całą tą nową technologią, byłoby to o wiele łatwiejsze. Bardzo rzadko używam już gotówki. Nawet podróżując po różnych krajach, o wiele łatwiej jest obecnie używać karty kredytowej. Indie, wszystkie te kraje, przesuwasz kartę kredytową i kupujesz, co chcesz. Wydaje się, że nawet każdy mały sklep ma teraz dostęp do terminala płatniczego. Tak naprawdę mamy teraz dwie waluty, euro i amerykański dolar. Euro w Europie i dolar w USA. Ale tak naprawdę jest to waluta akceptowana w każdym miejscu na świecie. No i pieniądze cyfrowe. A teraz coraz bardziej dąży się do wprowadzenia cyfrowej waluty. Pojawia się coraz więcej takich kwestii. Wprowadzenie tego wcale nie będzie trudne. Wyobraźcie sobie, że nie podpisujecie się pod tym prawem religijnym, nie pokazujecie się w tych miejscach kultu w wyznaczonym czasie, nie przesuwacie swojej karty, nie kłaniacie się w odpowiednim czasie. To wszystko będzie zarejestrowane. I kiedy pójdziecie do sklepu, nie będziecie mogli kupić ani sprzedać. To będzie naprawdę wstrząsające. Czy jeśli nie wyznajesz żadnej religii, służysz szatanowi? Tak. Jezus powiedział, jeśli nie jesteś ze mną, jesteś przeciwko mnie. Jeśli nie służysz Chrystusowi, pozostaje ci tylko jeden przywódca – diabeł. Jeśli ktoś mówi, ja nie wierzę w nic, odrzuca w ten sposób swojego Stworzyciela i Jego plan dla swojego życia. Chrystus stwierdził, jeśli nie jesteś ze mną, jesteś przeciwko mnie. Nie ma neutralnego terytorium. Następne pytanie. Czy siedem ostatnich plag należy rozumieć dosłownie? Tak. Ludzie mówią, a przecież w Apokalipsie tyle rzeczy ma znaczenie symboliczne. Skąd wiesz, że to należy rozumieć dosłownie? Ponieważ ich opis jest bardzo sugestywny. Plagi, które spadły w czasach biblijnych, były bardzo dosłowne. Tutaj czytamy o plagach, które spadną na Babilon. Psalm 91 mówi, że lud Boży będzie chroniony przed plagami, które przyjdą w ostatnich dniach. Jezus zapowiedział, że nadejdzie czas wielkiego ucisku. Dlaczego mielibyśmy wątpić, że plagi nadejdą? Oczywiście plagi mają pewne symboliczne odniesienia. Myślę na przykład o wyschnięciu rzeki Eufrat, żeby przygotować drogę królom od wschodu słońca. Ale same plagi będą bardzo realne. Kolejne pytanie. Czy w ostatnich dniach mamy spodziewać się upadku w kościołach chrześcijańskich? To już się stało. W 2 Tesaloniczan 2 czytamy, nie nastanie ów dzień, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo. Paweł pisze, o moim odejściu. Stało się to nie tak długo po jego odejściu, bo już w 2 stuleciu Kościół zaczął iść na ustępstwa. Z biegiem czasu było coraz gorzej. W końcu doszliśmy do roku 538 i wkrótce Kościół stał się organizacją polityczną. Werset, do którego się odniosłeś, jest zapisany w 2 Tesaloniczan 2:3. Tak więc upadek już się zaczął, ale myślę, że w ostatnich dniach stanie się on jeszcze większy. Nawet w północnej Ameryce, która była przyczółkiem chrześcijaństwa na świecie, widzimy, że społeczeństwo odchodzi od chrześcijaństwa.
To już się dzieje. Nadal większość ludzi w naszym kraju uważa się za chrześcijan, ale ta liczba stale się zmniejsza. Z 90% na 80%, potem na 70%. Obserwujemy, że ludzie stają się coraz bardziej zaświeczeni. Mamy kolejne pytanie. Co to znaczy być w nierównym jarzmie? Jarzmo było rodzajem uprzęży zakładanej dwóm, trzem lub czterem zwierzętom, aby razem ciągnęły pług z większą siłą. Biblia mówi, nie będziesz orał wołem i osłem jednocześnie. Ponieważ poruszają się inaczej, mają inną siłę, będą się o siebie ocierać i obydwa zwierzęta będą z tego powodu cierpieć. To jak wiosłowanie jednym wiosłem krótkim i jednym długim. Będziecie pływać w kółko. Nierówne jarzmo oznacza więc sytuację, w której osoba wierząca poślubia osobę niewierzącą, albo wierzący wchodzi w układ biznesowy z osobą niewierzącą. Jeśli wasze wartości i moralność się różnią, będziecie mieć problemy. Czytamy więc, że nie powinniśmy być w jednym jarzmie z niewierzącymi, szczególnie jeśli chodzi o przymierze małżeńskie. Wiele osób pewnie powie, wiem, że on lub ona nie wierzy, ale jest taka piękna, jest taki przystojny, taka miła, taki uprzejmy. Będę z nią, z nim studiować Biblię i po ślubie ją go zmienię. Być może czasami się tak zdarza, ale najczęściej to ten wierzący się zmienia. Powinieneś poślubić kogoś, kto wyznaje te same wartości, a religia stanowi jedną z najważniejszych kwestii życiowych. Następne pytanie. Czy chodzenie do kościoła zarówno w sobotę, jak i w niedzielę jest złe? Tak naprawdę nie ma nic złego w chodzeniu do kościoła w jakikolwiek dzień. Mamy teraz sobotę wieczór i nagrywamy program religijny. Będziemy mieć kolejny jutro wieczorem, potem we wtorek i środę wieczorem. W naszym zborze spotkania modlitewne mamy w każdy wtorek. Możemy zgromadzać się i wielbić Boga w każdy dzień. Biblia mówi, że nowotestamentowi wierzący zbierali się po domach przez cały tydzień. Ale to coś innego niż zbieranie się razem w świętym dniu i oddawanie czci, kiedy wszyscy odkładają inne sprawy na bok i gromadzą się razem. Pamiętam, że kiedy poznałem prawdę o szabacie, wszyscy moi przyjaciele chodzili do kościoła w niedzielę. Chodziłem więc razem z nimi, ale w sobotę uczęszczałem do kościoła, który święcił sobotę. Chciałem poznać ludzi i zdobyć nowych przyjaciół. Nie chciałem jednak stracić dotychczasowych przyjaciół. Biblia mówi, że trudno jest służyć dwóm panom. Po pewnym czasie zdałem sobie sprawę, że to nie będzie łatwe. Bo była grupa ludzi, która nie zgadzała się z wyznawaną przeze mnie teologią i dochodziło między nami do starć. Zrozumiałem, że muszę wybrać tylko jedną opcję. Można robić tak przez jakiś czas, ale trudno jest to utrzymać. Mamy kolejne pytanie. W psalmach Dawid pisze, że rozważał Boże Słowo dzień i noc. Czy należy rozumieć to dosłownie? Nie oznacza to cały dzień i całą noc. Dawidowi chodziło o to, że podczas dnia i w nocy rozważa Boże prawo. Czytamy o tym w psalmie 119. Słowo prawo nie zawsze oznacza dziesięcioro przykazań. Czasami używano go na określenie Słowa Bożego w całości, a przynajmniej pięcioksięgu Mojżesza. Uważam, że powinniśmy na bieżąco rozważać Słowo Boże. W moim sercu przechowuję Twoje Słowo, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Uczmy nasze dzieci zapamiętywać prawo, szczególnie kiedy są małe. Mojżesz powiedział, kiedy wstajesz, kiedy się kładziesz, kiedy wchodzisz i wychodzisz, żeby to słowo prowadziło je potem w ich życiu, te wielkie zasady jego słowa, nie tylko dziesięcioro przykazań. Każde chrześcijańskie dziecko powinno jednak znać dekalog na pamięć. Mam nadzieję, że każdy wierzący go zna. Myślę, że na tym zakończymy dzisiaj nasze pytania. Dziękujemy wszystkim, którzy je przysłali. Zapraszamy na kolejny wykład. Będzie to trzecia część tematu, który studiujemy. Będziemy mówić na temat oblubienicy Chrystusa. Ludzie zawsze pytają mnie. Przepraszam, chyba ci przerwałem. Ciągle to robię, wybaczysz mi? Oblubienica Chrystusa. Ludzie często pytają, jak wybrać właściwy kościół.
Skąd wiedzieć, który Kościół jest prawdziwy? Na świecie jest tyle kościołów. To będzie wspaniałe studium. Myślę, że warto byłoby zadać naszym widzom małą pracę domową. 12 rozdział Apokalipsy do przeczytania, ponieważ będziemy studiować właśnie ten rozdział. Jeśli przegapiliście jakiś dotychczasowy wykład, postarajcie się nie przegapić tego, co przed nami. Zostało nam jeszcze 5 wykładów. Niech Bóg was błogosławi. Bądźcie z nami i zaproście waszych przyjaciół.